Bez ukaranych żółtymi kartkami Pawła Magdonia i Jacka Góralskiego zagrali Płotrzanie w meczu 15 kolejki z Resowią. Bardzo ważne spotkanie, oba zespoły nie kryją ambicji awansu do pierwszej ligi i wiadomo, że był to taki typowy mecz o 6 punktów. Pierwszą groźną akcję przeprowadzili Płotrzanie, strzelał Łukasz Sykulski. Wydaje się, że nasz napastnik mógł jeszcze przyjąć piłkę i lepiej uderzyć na bramkę Marcina Pietryki. Kolejna akcja, Radić, bardzo długie podanie do Sekulskiego. Ten sam na sam z bramkarzem gości dobrze uderzył w długi róg, ale Pietryka zna swój fach na tyle dobrze, że uderzenie naszego napastnika obronił. W rewanżu goście, Kwiek ze Świechowskim, jeszcze uderzenie szkolnika, ale bardzo, bardzo niecelne. Goście w pierwszej części rzadko zagrażali naszemu zespołowi. Wisła dominowała w pierwszych 45 minutach bardzo wyraźnie i często zagrażała bramce gości. To spotkanie oglądała rekordowa w tej rundzie liczba, około 2000 widzów, z czego ponad 200 kibiców przyjechało z Rzeszowa. Obie ekipy postarały się o godną tego meczu oprawę. Dośrodkowanie pod naszą bramkę, ale Kiełpin bez problemu łapie piłkę, zagrywa ją błyskawicznie do Marcina Krzywickiego. To nie tak łatwa strata, na szczęście skończyło się na strachu dla naszego zespołu. Tym razem Dawid Kwiek, chyba najbardziej znany gracz Rzeszowi, ale dość łatwe uderzenie i Kiełpin bez problemu złapał piłkę po zagraniu skrzydłowego Rysowi. Tym razem głową Rafał Zembrowski, ale bardzo, bardzo niecelnie. W końcówce pierwszej połowy Płotrzanie podkręcili tempo, atakowali coraz śmielej. Dośrodkowanie Mysony, zgranie piłki głową i strzał Łukasza Nadolskiego niestety w poprzeczkę bramki Rysowi. Jeszcze w samej końcówce Płotrzanie stworzyli chyba najlepszą sytuację w pierwszej połowie do zdobycia bramki. Najpierw strzelał Łukasz Sekulski niecelnie, a później po dośrodkowaniu najlepszego w tym meczu gracza, czyli Krzysztofa Janusa, w idealnej sytuacji znalazł się Krzywicki, ale z 10 metrów nie trafił do pustej już bramki naszego zespołu. Druga połowa, strzał Andrija Nikanowicza i pewna interwencja Seweryna Kiełpina. A to już druga część meczu, dośrodkowanie Sekulskiego. Tutaj starcie w polu karnym Krzywickiego z bramkarzem gości, górą jednak golkiper Rysowi. Kolejny raz w akcji Janus przeciwko aż trzem obrońcom. Dobrze tutaj sobie poradził, strzał w krótki róg, ale Pietryka wybija piłkę na rzut rożny. Kolejna akcja, ponownie z udziałem Krzysztofa Janusa. Znowu kilku obrońców Rysowi atakuje naszego skrzydłowego. Ten wpada, strzela z 18 metra, ale Pietryka po raz kolejny górą. Szkoda, że Janusz nie spróbował jeszcze może pociągnąć piłki o 2-3 metry, może wtedy znalazłby się w lepszej sytuacji. W drugiej części meczu po raz pierwszy po mniej więcej dwumiesięcznej przerwie powitaliśmy na boisku Janusza Dziedzica, który wyleczył już poważną kontuzję i wrócił do gry. No i miejmy nadzieję, że w dwóch ostatnich meczach sporo wniesie do gry naszego zespołu. Przed chwilą głową próbował Marko radzić, ale niestety niecelnie. Druga część, podobnie jak pierwsza, należała do Wisły, ale Rysowia śmierej atakowała. Tutaj szansa szkolnika, wcześniej jednak faulowany Seweryn Kiełpin we własnym polu bramkowym. Nawet gdy piłka wpadła do siatki, to i tak gol dla Rysowi nie byłby uznany. W końcówce spotkania Płotrzanie nie stwarzali już wielu dogodnych sytuacji do zdobycia bramki. Śmierej atakowali goście, uderzał Konrad Domoń, ale Kiełpin po raz kolejny bez problemu łapie piłkę po tym strzale. Teraz okazja dla naszego zespołu, dośrodkowanie i w bardzo dobrej sytuacji był tutaj Dziedzic, wcześniej jednak na spalonym, gdyby nawet dobrze uderzył piłkę głową, to i tak gol dla Wisły nie zostałby uznany. To już końcówka spotkania, niepewna interwencja i Zembrowskiego, i Kiełpina, i Tomasz Cieczko chyba sam zaskoczony nagle znalazł się z piłką przed pustą bramką i bez żadnego trudu wpakował futbolówkę do siatki, a była to już 93. minuta meczu. No przykra porażka, bo Wisła była w tym meczu zespołem z pewnością lepszym, jednak musiała uznać wyższość rywali. Szkoda, że skoro nie zdobyliśmy bramki, to nie udało nam się utrzymać chociaż. Dobry wieczór.
wieczór Państwu. Serdecznie witam na konferencji prasowej w meczu Wisły z Resowią. O ocenę meczu jako pierwszego poproszę pana Tomasza Tułacza, trenera gości. Bardzo proszę, panie trenerze. Ja tradycyjnie chciałbym zacząć od podziękowań dla naszych wspaniałych kibiców, którzy przybyli tak daleką drogę i tak licznie w szacie nas kibicowali. Z tego serca im dziękuję w swoim imieniu i zawodników. Mecz, myślę, że obydwie zespoły chciały wygrać. My troszeczkę w pierwszej połowie szczególnie mieliśmy szczęścia, bo tam dwie sytuacje mogły się skończyć golem dla gospodarzy, ale w każdym momencie uczulałem zawodników, że musimy szukać swojej szansy na zdobycie gola. I no, czekaliśmy bardzo cierpliwie, graliśmy bardzo konsekwentnie z tyłu. Myślę, że tym zaangażowaniem, tą agresywną grą i tą determinacją dzisiaj wygraliśmy ten mecz. Jeżeli chodzi o poziom, uważam, że duże tempo, mnóstwo chęci z jednej i z drugiej strony. Brakowało mi troszeczkę akcji 4, 5, 6, 7 podaniowych, czyli takich, które pozwalają mieć przyjemność z tego grania. Za bardzo, za szybko chcieliśmy to skontrować rywala i za szybko traciliśmy piłkę. Ale powiem tak, na bardzo trudnym terenie, z głównym kandydatem do awansu, zwycięstwa, bardzo dobrze smakuje. Z tego bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję. Pan Marcin Kaczmarek, trener Wisły. Na pewno ciężko pogodzić się z porażką w takich okolicznościach. W 10. kolejnym meczu znaleźliśmy pogromcę. Gratuluję trenerowi. Jeżeli meczu nie można wygrać, to trzeba zrobić wszystko, żeby go zremisować. I pewnie nawet po remisie mielibyśmy jakiś niedosyt, bo biorąc pod uwagę sytuacje bramkowe, które były szczególnie w pierwszej połowie, to ten mecz mógł się potoczyć zupełnie inaczej. Natomiast to często tak jest w piłce. Moment dekoncentracji, 93. już minuta, błędy w obronie, muszę to przeanalizować, gdzieś tam trochę przypadków w tym wszystkim i stracona bramka, co za tym idzie, punkty. Na pewno boli ta porażka, natomiast wiele nie zmienia, to znaczy ja cały czas wiem, w jakim jesteśmy punkcie i nad czym musimy pracować, jakie elementy szwankują w tej drużynie. Gramy dwa mecze do końca, postaramy się zdobyć w nich punkty, żeby ten kontakt z czołówką cały czas był. Drużyny te czołowe grają jeszcze między sobą, także dużo może się wydarzyć do końca rundy. Na pewno no to jest taki przykry moment, jeżeli w 10. meczu dopiero się przegrywa i przegrywa się w takich okolicznościach, bo uważam, że nie mieliśmy prawa tego meczu przegrać. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę o pytania. Jeśli nie ma, dziękuję Państwu bardzo. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, tym razem nie mogę zacząć od gratulacji za zwycięstwo, niestety. Te humory też zostały zepsute. Niestety nie mogło być inaczej. Bramka w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry. Taka porażka na pewno boli. Przeanalizował Pan już to spotkanie? Tak. Nie mieliśmy czasu, żeby odrobić, natomiast mieliśmy wystarczająco dużo czasu przed straconą bramką, żeby ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść. Wszystko wskazywało na to, że tak będzie, bo stworzyliśmy sobie bardzo dużo sytuacji bramkowych. Ja naliczyłem 400%. Przeciwnik takiej sytuacji nie stworzył żadnej. Chociaż mecz był w miarę wyrównany, jeżeli chodzi o, powiedzmy, posiadanie piłki. Natomiast nie przełożyło się to na sytuację Resowi. Dla nas tak. I to nieskuteczność spowodowała, że ten mecz przegraliśmy. Mecz, którego no, nie powinniśmy absolutnie przegrać. Szczególnie boli to w takich okolicznościach. Natomiast cóż, no 9 kolejek bez porażki, szkoda, bo ta pasa wydłużyłaby się do 10 spotkań. Tak jest w piłce czasami, musimy wyciągnąć z tego meczu wnioski. Zresztą już ja je wyciągnąłem, przekażę zespołowi na analizie takiej bardziej szczegółowej te wnioski. Musimy się skoncentrować na tych dwóch spotkaniach ostatnich, które będą miały duży wpływ na układ tabeli, przynajmniej na różnice punktowe w tabeli, bo miejsce nie wiem, bo nie wiem, jak te mecze się potoczą, natomiast na pewno na różnice punktowe i to jest dla nas istotne, na pewno, żeby trzymać się tej czołówki i
na zimę udać się w dobrych humorach. A czy zradzi Pan troszeczkę tych wniosków? Ja mam na myśli przede wszystkim tą straconą bramkę. Który z zawodników, czy może którzy, bo myślę, że tam było ich kilku, przyznali przy tej sytuacji? No tak, no to jest jakby błąd taki kilku zawodników w formacji defensywnej, bo był stały fragment gry ze środkowej strefy boiska, piłka wstrzelona w naszą szesnastkę, na róg szesnastki. Fabian Hiszpański z racji warunków fizycznych przegrał pojedynek główkowy z jednym z zawodników gości. No i później myślę, że Rafał Zembrowski zgubił krycie w pewnym momencie i błąd popełnił również Seweryn Kiełpin, który źle obliczył ten lot piłki. Powinien być lepiej ustawiony i szybciej zareagować. Niestety słowa nieszczęście i skończyło się jak się skończyło, ale tak jak Pan powiedział, takie rzeczy się zdarzają i przegrać musieliśmy. Pozostały dwa spotkania do końca. Na początek chciałbym jeszcze wrócić do tego spotkania i do osoby Janka Dziedzica, który jednak pomimo wcześniejszych zapowiedzi, że do końca rundy będzie się musiał leczyć, pojawił się na boisku. Jak wygląda zdrowie i forma obecnie Janka Dziedzica? A to jest dobrze, że Pan o to pyta, bo to zasługuje na uwagę na pewno jako taki przykład, szczególnie dla młodych zawodników, że nie młody już piłkarz, natomiast nie zaglądam w metrykę, ale nie młody, bo po 30, po bardzo poważnym urazie barku, tak bardzo chciał, że tak powiem, wrócić do pełnej sprawności szybko, że ta rehabilitacja przebiegła w taki sposób, a nie inny i mamy go do dyspozycji. Zdajemy sobie sprawę oczywiście, że ta jego forma typowo piłkarska i być może fizyczna do końca nie jest na takim poziomie, na jakim powinna być, no bo on jednak trenował indywidualnie z rehabilitantem. To są inne zajęcia niż z piłką, ale wierzymy, że jego doświadczenie przede wszystkim w tej końcówce w takim czy innym wymiarze przyda się temu zespołowi, a podkreślam, to jest na pewno taki przykład dla zawodników, którzy wkraczają gdzieś tam w swoją przygodę, że jeżeli się bardzo chce i zależy, to można pewne rzeczy przyspieszyć. Dzisiaj są takie możliwości rehabilitacji, ale to wszystko zależy przede wszystkim od zawodnika, od jego głowy i od podejścia. Janek ma podejście profesjonalne, wierzę, że nam jeszcze w tej rundzie pomoże, nawet jeżeli nie, to, że wrócił szybciej, no to tylko na plus, bo więcej jednostek treningowych przed nim, szybciej będzie mógł wejść w ten normalny rytm treningowy, meczowy, w okres przygotowawczy i tak dalej. Także cieszymy się. Mam nadzieję, że jego forma będzie rosła. Teraz wyjazd do Tarnobrzega w mecz Siarka. Co wiem o tym przeciwniku? Teoretycznie wydaje się, że słaby, jeden ze słabszych przeciwników w drugiej lidze, grupie wschodniej. Czy coś możemy na temat Siarki Tarnobrzeg powiedzieć? Na pewno tabela w jakiś sposób nie kłamie, natomiast biorąc pod uwagę doświadczenie nasze z tymi zespołami z dolnych rejonów tabeli, to w żadnym z tych meczów nie było tak, że wygraliśmy go, nie wiem, różnicą 4 czy 5 bramek. Każdy z tych przeciwników, a szczególnie te zespoły, które walczą o utrzymanie, a wychodzi na to, że Siarka będzie jednym z takich zespołów, starają się w każdym meczu o punkty i nie jest nam łatwo. Przykład meczów w Suwałkach chociażby, czy ze Świtem pokazuje, że to trzeba wypracować, wywalczyć i taką mądrością piłkarską również wygrywać takie mecze. Ja nie ukrywam, że jedziemy do Tarnobrzega na pewno z nastawieniem, żeby mecz wygrać, jak każdy staramy się przed meczem. A co do takiej jakiejś szczegółowej analizy, no zbyt wielu jakichś materiałów na temat Siarki nie mamy, będziemy starali się jeszcze, jest kilka dni, w miarę możliwości jakieś informacje dostępne zebrać. Natomiast ja uważam, że kluczem jest jednak przede wszystkim nasza postawa i nasz sposób gry. Jak wygląda sytuacja ze zdrowiem innych zawodników i kartek? Bo w tym meczu z Resowią zabrakło Pawła Magdonia, Jacka Góralskiego. Czy przed spotkaniem z Siarką ma Pan do dyspozycji cały zespół? Nie, za kartki nie będzie mógł grać Fabian Hiszpański, dostał czwartą żółtą kartkę. No co nieco komplikuje sprawę, jeżeli chodzi o młodzieżowców przede wszystkim, bo Fabian jest młodzieżowcem, no ale reszta, mam nadzieję, będzie do dyspozycji. Mam jeszcze kilka dni na to, żeby to optymalnie przygotować do meczu w Tarnobrzegu.
Jeszcze na koniec chciałbym zapytać o te przygotowania do tego meczu. Czy drużyna będzie wyjeżdżała dzień wcześniej, czy w dniu spotkania? Jak wyglądają te treningi do końca? Bo wczoraj drużyna trenowała w Zazierzu, w poniedziałek mieli wolne. Tak, w niedzielę mieliśmy trening taki regeneracyjny, poniedziałek jest dniem wolnym. Wczoraj trenowaliśmy w Zazierzu i do piątku jesteśmy u nas na naszych obiektach i w piątek wyjeżdżamy dzień przed meczem do Tarnobrzegu. Czy myśli Pan już powoli o rundzie, o końcu rundy jesiennej, przygotowaniach do rundy wiosennej? Jak wygląda ten czas roztrenowania po rundzie jesiennej? Tak, ja mam już cały plan przygotowany nie tylko na ten rok, ale już na przyszły. To znaczy mamy zaplanowane i zgrupowania, i terminy tych zgrupowań, dogrywamy szczegóły. Jeżeli chodzi o roztrenowanie, to zespół będzie trenował do końca grudnia, przepraszam, do końca listopada tutaj w Płocku. Ja już może o ten przyszły rok nie będę pytał, ale czy jeszcze jakiś mecz sparingowy podczas tego roztrenowania, żeby ewentualnie sprawdzić jakichś potencjalnych kandydatów do gry w Wiśle, jest przewidziany? Znaczy myślę, że jeżeli będą zawodnicy tacy, których będziemy chcieli sprawdzić w tym okresie, to będziemy to wkomponowywać w ten okres właśnie roztrenowania. Nie ma na ten moment jakiegoś konkretnego planu jakiejś gry kontrolnej, natomiast nie wykluczam, że taki mecz czy test mecz w okresie roztrenowania będzie, natomiast to jest też uzależnione od tego, jak daleko zaawansowane i posunięte będą jakieś obserwacje co do ewentualnych kandydatów do gry w Płocku. Już bardziej szczegółowo to na pewno te sprawy chętnie zapytamy już po rundzie. Póki co życzę 3 punktów w meczu z Siarką. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Let's go!